Dzisiaj jest 10 grudnia 2019 roku, dzień tygodnia wtorek, jest po godzinie jakieś 15 po 6 rano i jestem, jak widać, w stolarni na Ujomie. I proszę, tak wygląda nasz kojec, który przyszedł z Chin, zasponsorowany przez panią Terezę z Niemiec. Kojec kosztował 329 zł. Dostała 0 zł, zakupiony w Zooplusie i już prowizorycznie został wyposażony. Wyposażony w domek z kartonu i miska na żwirek. Miska, która zakupiona została, zielona, na pokarm w Zooplusie. I kochani, dzięki waszym wsparciu to, co widzicie w tym kojcu, to jest prowizorka, bo już zamówiłem domek filcowy w kształcie sześcianu. Następnie zamówiłem też kuwetę z ramą, która zapobiega wysypywaniu się żwirko, jeżeli kotek będzie tam mieszał, zakopywał. I to będzie wstawione tutaj. I zamówiłem po 2 sztuki. Do tego kojca i do tego kojca. Mam nadzieję, że w tym tygodniu to przyjdzie. No tutaj mamy domek taki, widzicie, szmaciany. A będą filcowe 2. No, Mila ma apetyt. Wczoraj przyszła paczka z Feliksem i puszkami. I to jest saszetka Felix. Mila bardzo to lubi. A zobaczymy, gdzie jest nasza Albinka. Czy ona jest w tym domku, czy ona gdzieś tu indziej się schowała. Bo niestety, ale lubi się chować tu, gdzie indziej. Jest Albinka. Kiciula, chodź. Chodź, coś zjesz. Chodź, Kiciulka. No, siedzi tam. Ona wygląda, że wychodzi sobie później, jak mnie nie ma. Kojec jest wspaniały. Jestem naprawdę z niego zadowolony. Także teraz wygląda, że ja mogę kilka kotków izolować, trzymać na czas leczenia. A nie tak jak ostatnio byłem z Gacusiem i Milą oraz Albinką. Albinki tutaj i Mila w tym kojcu, a Gacusia już nie miałem gdzie włożyć. A razem nie chciałem, bo Gacuś jest mniej przeziębiony, jest jakiś inny wirus, nie taki groźny, jaki miał przypadek, miała Mila i Albinka. No i wczoraj chciałem złapać, była już, Gacusiek był w klatce w domku, klatka była przystawiona do domku, poprosiłem opiekunkę, żeby mi pomogła go wypłoszyć z domku, to ta otworzyła wieko dach, żeby go ręką rzekomo popchnąć. No oczywiście, no, jeżeli on miał dach cały odkryty i dziurę, do której chciano go przepchać, no to wiadomo, że dachem wyleciał i uciekł. No i już mi się go nie udało złapać, ani wieczorem na drugą jazdę, bo pan weterynarz przyjmuje też od 16:30 do 18:00. Był tak wypłoszony, że się nie pojawiał na mini osiedlu, tylko gdzieś tam siedział w ogrodzie Miciurina. A nasza Kicia chodzi, jak to ktoś mówił, żeby otworzyć jej ten kojec, żeby mogła chodzić, rozpostować kości. No to prostuj, Kiciulka, kości, prostuj. Prostuj sobie. No, widzicie, jedzie. Bez problemu jedzie. Coś fantastycznego. Tak prosto wykonano, jednocześnie taki praktyczny, funkcjonalny ten kojec jest. Można przewozić,
dowolne miejsce. Nie trzeba przenosić. No to tyle, co by było na dzisiaj, na powitanie dnia. Także witam Was i zapraszam do oglądania następnych filmików, które jeżeli tylko jakaś sposobność się nadarzy, to na pewno nie omieszkam zrobić i Wam pokazać. Także witajcie kochani, święta się zbliżają, nastroje świąteczne też panują u nas na korytarzach wszędzie, ozdoby się pojawiają. Postaram się też jakieś ozdoby tutaj kotkom do kojcy załatwić, żeby ten element świąteczny był. Myślę, że najlepiej to będzie żywe gałąź, jakiegoś świerka, jodły, zapach, bo to kotki lubią najbardziej.